Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Христос воскрес! Во имя Воскресе! Эксцеленцио, чтигодни księża, drodzy w Chrystusie, bracia i siostry! Gromadzimy się dzisiaj tutaj, w tym szczególnym miejscu, podczas tej szczególnej historycznej uroczystości, w tym przeradosnym paschalnym okresie. Dla każdego wierzącego chrześcijanina Pascha jest świętem ponad wszelkie święta, uroczystością ponad wszelkie uroczystości i radością ponad wszelkie radości. My, drodzy bracia i siostry, musimy pamiętać o tym, jak ważne jest dla nas święto Zmartwychwstania Chrystusa. A w tym roku, kiedy Pascha wypadła późno, czego i dzisiejszy dzień jest świadectwem, my możemy pięknie skorelować święto Zmartwychwstania Chrystusa z biegiem życia otaczającej nas przyrody. Wraz z nastaniem wiosny cała stworzona przez Boga przyroda budzi się do życia, zmartwychwstaje. Pojawia się zieleń, a wraz z nią kwiaty. I tak dla nas zmartwychwstanie Pańskie musi być początkiem naszego odrodzenia do nowego życia. Dla nas Chrystus zmartwychwstał, ażebyśmy wzbudzili w sobie wiarę w przyszłe zmartwychwstanie, to jest w życie wieczne. Każdego roku w tym radosnym paschalnym okresie my witamy się słowami Chrystos Woskresie. Te jakże radosne słowa, które wybrzmiewają z serc i ust wierzących chrześcijan już 2000 lat, odznaczają się radością w naszych sercach i w naszych umysłach. I kiedy my odpowiadamy woistię w Woskresie, za prawdę zmartwychwstał, my wyznajemy naszą wiarę. To nie jest, drodzy bracia i siostry, tylko jakiś pobożny zwyczaj, który przekazali nam nasi przodkowie. Nie jest to podporządkowanie się jakiejś lokalnej tradycji, a jest to przede wszystkim wyznanie i przypieczętowanie i potwierdzenie naszej wiary w to, że zaiste zmartwychwstał Chrystus i dał nam życie wieczne. Za tą wiarę umierali święci męczennicy. Za tą wiarę ludzie tracili wszystko to, co mieli tutaj podczas tego ziemskiego życia. Ta wiara przez całą historię chrześcijaństwa była chroniona jako największy skarb. I dopóki jest wśród nas ta wiara, istnieje świat i istnieje rodzaj ludzki. I jak mówi święty apostoł Paweł, jakby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. W jednym z troparionów paschalnego kanonu śpiewamy: Nynie wsia ispolnisza se świata, nieboże i ziemla i preispodnieja, da praznuje drzewie smir, bo stanie Chrystowo, w niemże utwierdzają się. Dzisiaj wszystko napełnia się światłością. Niebo i ziemia i otchłań cała. Niech wszyscy radośnie świętują zmartwychwstanie Pana, w którym niech się umacniają. I te zwycięskie słowa paschalnego kanonu, drodzy bracia i siostry, są dla nas podkreśleniem znaczenia święta zmartwychwstania Chrystusa. Albowiem mówią one nam o tym, że niebo, ziemia i nawet otchłań jest uczestnikiem tego zwycięstwa, które dokonało się przez Paschę. I właśnie w święcie zmartwychwstania Chrystusa my musimy wszyscy znaleźć cel swojego życia i nasze umocnienie. W hymnie Woskresienie Chrystowo widiesze, który również opiewa radość zmartwychwstałego Chrystusa, w hymnie, który jest jednym z najbardziej znanym, albowiem śpiewamy go podczas każdej niedzielnej jutrzni, śpiewamy Siebo priidet krestom radość wsiemu miru, że przez krzyż przyszła radość dla całego świata. I my, bracia i siostry, niestety często mówiąc o zmartwychwstaniu Chrystusa, postrzegamy to tylko jako to święto i tą radość, a zapominamy o tym, że wcześniej był Wielki Piątek, że Chrystus umarł i cierpiał za nas na krzyżu. I musimy pamiętać, że jakby nie było Wielkiego Piątku, nie byłoby Paschy. Jakby Chrystus nie umarł na krzyżu, nie byłoby zmartwychwstania. I my dzisiaj, mając w to wszystko wiarę w swoich sercach,
przybyliśmy tutaj na to miejsce, przed ten święty krzyż, ażeby dokonać poświęcenia tego krzyża. I tak, jak wspominałem w kanonie paschalnym, mówiliśmy o tym, że cały stworzony przez Boga świat triumfuje z radości zmartwychwstania. Tak i dzisiaj triumfuje również cały świat. My, którzy żyjemy tutaj na ziemi i się tutaj zgromadziliśmy. Dzisiaj z nami triumfują również ci, którzy już odeszli z tego świata, których nie ma wśród nas. Dzisiaj triumfują ci, którzy przelali swoją krew za święte prawosławie, a w szczególności święci męczennicy ziemi chełmskiej i podlaskiej. Dzisiaj razem z nami triumfują wszyscy ci, którzy oddali swoje życie za to, ażeby prawosławie dzisiaj mogło być tutaj obecne. Miejsce, w którym ustanowiony został ten monumentalny kamień, zwieńczony świętym krzyżem, symbolem zwycięstwa dobra nad złem, jest szczególne, albowiem nieopodal w Jabłecznej znajduje się monaster pod wezwaniem świętego Onufrego. I wszyscy pielgrzymi, którzy będą podążać do tego monasteru, muszą tutaj w tym miejscu zwolnić, ażeby skręcić na ostatnią prostą prowadzącą nas do Jabłecznej. I niewątpliwie będzie to okazja ku temu, ażeby widząc ten krzyż przeżegnać się. Niewątpliwie będzie to okazja ku temu, ażeby wznieść modlitwę. Ale również będzie to okazja do chwili refleksji. Dlaczego ten krzyż stanął akurat tutaj, w tym miejscu i w tych okolicznościach? A monaster w Jabłecznej jest również miejscem szczególnym, albowiem na przestrzeni 6 wieków swojego funkcjonowania nigdy nie poddał się uciskom. Nawet gdy szalała straszna Unia, jako jedyny pozostał przez cały czas prawosławny. I jest on dla nas symbolem, ale też i dla wiernych naszej cerkwi ostoją duchowości. Krzyż ten został ustanowiony z okazji 100-lecia autokefalii naszej cerkwi, z okazji jubileuszu uzyskania niezależności administracyjnej polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. I jest on też swego rodzaju pomnikiem wszystkich tych, którzy dołączyli i dołożyli wszelkich starań, ażeby ta autokefalia stała się prawdą. Dzisiaj modlimy się za błogosławionej pamięci metropolitę Jerzego Jaroszewskiego, który za swoje dążenia do autokefalii przelał męczeńską krew. Został zabity przez jednego z przeciwników tych dążeń. Dzisiaj modlimy się za metropolitę Dionizego Waledyńskiego, który doprowadził do tejże autokefalii i kontynuował dzieła metropolity Jerzego. Mówiąc o metropolicie Dionizym, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny fakt, że doprowadził on do tego, że w centralnej uczelni w Polsce, na Uniwersytecie Warszawskim w okresie międzywojennym, funkcjonował Wydział Teologii Prawosławnej. Dzisiaj my wspominamy wszystkich tych, którzy patrzyli i próbowali bronić swoich świątyń, kiedy były one burzone. Dzisiaj my wspominamy wszystkich tych, którzy musieli zostawić swoje parafie, swoje ojcowizny i opuścić je w ramach akcji Wisła. Ten krzyż ustanowiony został również z okazji 35-lecia restytuowania prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Ale my dzisiaj, świętując ten jubileusz, musimy pamiętać, że prawosławna diecezja lubelsko-chełmska jest kontynuatorką dawnej diecezji chełmskiej, której to 800-lecie od dnia powołania świętowaliśmy niedawno we wrześniu w Chełmie. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, ta okoliczność, z której się zgromadziliśmy, niech będzie również okazją do dziękczynienia Bogu za te 35 lat, za to, że wszystkie zabytkowe świątynie odzyskały swoją dawną świetność, za to, że powstają nowe parafie, budują się nowe cerkwie, za to, że my dzisiaj mamy gdzie się modlić, mamy świątynie, do których możemy uczęszczać. Nikt nas za to nie prześladuje, ale też zastanówmy się przy tej dzisiejszej okazji, czy aby na pewno my potrafimy to docenić. I mając w naszych sercach i w naszych umysłach tęże refleksję,
Drodzy bracia i siostry, powróćmy jeszcze na chwilkę, na kilka dni przed, na wydarzenie, które miało miejsce kilka dni przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Zbawiciela. Kiedy Chrystus stał przed grobem swojego przyjaciela Łazarza, zwraca się on do Marty, siostry Łazarzowej, pogrążonej w żalu i smutku po śmierci swojego brata, ze słowami: czy aby nie mówiłem ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. I ta obietnica, drodzy bracia i siostry, realizowana jest do dzisiaj. Czego my dzisiaj tutaj jesteśmy świadkami? Ta obietnica wzmacnia naszą wiarę, napełnia nas nadzieją, napełnia nas radością i daje nam siły, ażebyśmy czynili wszelkie trudy, które stają na naszej drodze w naszym ziemskim życiu. Dzisiaj podczas obrzędu poświęcenia krzyża chór śpiewał krótki, ale bardzo wymowny hymn, który był powtarzany trzykrotnie. Posli blagodać swoju żyznodawcze i krest siej oświeci. Ześlij łaskę Twoją, dawco życia, i oświęć ten krzyż, aby całemu ludowi Twemu był on pomocą i umocnieniem. I niech ten krzyż, drodzy bracia i siostry, będzie dla nas wszystkich pomocą w trudach naszej codzienności, ażeby nasze ziemskie życie siłą życiodajnego krzyża prowadziło nas do zmartwychwstania. A niech będzie również umocnieniem naszej wiary, ażeby ta nasza wiara była taką, jaką mieli nasi przodkowie, dzięki którym my możemy przeżywać triumf dzisiejszego dnia na tym świętym miejscu. Amen.